Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj w telegraficznym skrócie postaram się scharakteryzować i streścić cechy i korzyści z posiadania tych czterech dronów. To są wszystko cztery moje drony. Od lewej strony mamy Mavic Air, następnie Mavic Mini, Mavic Air 2 i Mini 2. Mają bardzo podobne cechy, między innymi składane ramiona, między innymi trzy z nich mają sensor 1/2 cala i charakteryzują się bardzo podobnymi parametrami. Pierwszy z nich, chronologicznie, Mavic Air został wprowadzony na rynek w styczniu 2018 roku. Zasłynął kilkoma bardzo ciekawymi cechami. Między innymi ma sensor 12-megapikselowy, wykonuje ujęcia w 4K, w rozdzielczości 4K w 25 i 30 klatkach na sekundę. Ma trzyosiowy gimbal, ale też ma system czujników zarówno z przodu, jak i czujników z tyłu. Podwójny kompas i podwójne IMU. I co ciekawe, tutaj po raz pierwszy wprowadzono panoramę sferyczną, także też bardzo ciekawą cechą jest to, że mamy baterię ładowaną od dołu w ten sposób i włącznik faktycznie od dołu w tym dronie. Jego mocne cechy to na pewno bardzo dobra jakość obrazka, zarówno wideo, jak i fotograficzna, wystarczająca jak na amatorskie potrzeby. Zasięg średni, ale ma on aplikację DJI Go 4, więc jesteśmy w stanie, jeżeli komuś bardzo zależy na poprawieniu zasięgu, na przykład lata dużo w takich terenach poddanych interferencjom, zakłóceniom, można też skorzystać z moda, które wzmacnia ten sygnał. Może nie musimy latać bardzo daleko, ale mamy stabilniejszy sygnał. Jeżeli chodzi o zalety, ma też smart capture. Poprzez podwójne wciśnięcie tej lampy z tyłu mamy smart capture i możemy tym dronem sterować poprzez dłoń. Patrząc na zalety, na pewno DJI Go, fantastyczna aplikacja, gdzie możemy między innymi ustawiać czułość drążków, styl, profil kolorystyczny, bo mamy tutaj D-Cine-like i normalny, także ostrość i kontrast. Pod tym względem on przebija te wszystkie drony, które dzisiaj mamy. Jego słabsze strony to na pewno hałas. Tutaj mam śmigła amerykańskiej firmy Master's Crew. Druga rzecz, czas lotu stosunkowo ograniczony i zasięg, ale na szczęście na dwie z tych cech negatywnych możemy odpowiedzieć poprzez lepsze śmigła, cichsze, a druga sprawa, większa ilość pakietów. Co do zasięgu, możemy poprawić oczywiście poprzez moda na FCC. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tego drona. On ma przepiękny design, jako jedyny ma naprawdę fantastyczny design z nich. Wyraźnie się wyróżnia spośród tych wszystkich szarych Mavików. To faktycznie R wygląda najbardziej designersko. Ma takie cechy wyglądem, przypomina nam samochód wyścigowy Porsche lub podobne auta. Drugi bardzo ciekawy dron to jest Mavic Mini. Jako pierwszy dron ze stajni DJI, oczywiście poza Telo, przekroczył on magiczną barierę 250 gramów, genialnie. Jego główne zalety to bardzo mała masa i niewielkie rozmiary. Nazywany jest kamerą, latającą kamerą, flying cam. Mavic Mini ma kamerę, która jest zdolna do wykonywania ujęć 2.7K w 25 lub 30 klatkach na sekundę. Dużą zaletą jest oczywiście też czas lotu, który wynosi około 25-30 minut w tym zakresie. Jego wady to słaby zasięg, szczególnie w miastach. Druga rzecz to jest podatność na mocniejszy wiatr, czyli faktycznie nie powinniśmy nim latać zbyt wysoko. No i trzecia sprawa, ma pewne ograniczenia, wiadomo. Ograniczeniem jest też brak możliwości wykonywania fotografii RAW, czyli RAW-ów popularnych w Polsce, i także słaba rozdzielczość, jedynie 2.7K. Jego główną zaletą jest oczywiście, oprócz rozmiaru i masy, cena. W tej chwili tego drona można kupić już w okolicach 1000 zł. Natomiast to, co jest też charakterystyczne, że on jest wykonany bardzo delikatnie, między innymi jakość tych ramion, czy tutaj mocowania gimbala pozostawia dużo do życzenia. Natomiast jako jeden z nielicznych dronów w dzisiejszym towarzystwie, które prezentuję, on ma wsparcie SDK, czyli możemy korzystać z zewnętrznych aplikacji, takich jak na przykład Litchi. Dzięki
temu jesteśmy w stanie jego funkcjonalność bardzo rozbudować. Mini działa już na aplikacji DJI Fly i nie ma typowych inteligentnych trybów lotu, tak jak było we wcześniejszych dronach, tylko mamy tutaj quickshoty praktycznie. Cztery quickshoty są do dyspozycji. Droni Rocket, Helix i jeszcze Circle. I to wszystko, jeżeli chodzi o tego drona. Także całkiem ciekawa propozycja jak na pieniądze i uważam, że jest godne uwagi. Jeżeli miałbym wybierać, miałbym bardzo skromny budżet, można zacząć od niego. Jest popularny na rynku i w tej chwili ten dron jest bardzo tani. Trzeci dron, który dzisiaj omawiamy, on miał premierę w maju tego roku, 2020. Jeden z ciekawszych dronów, a mianowicie Mavic Air 2. Jest oparty także o aplikację DJI Fly, ale on już ma OcuSync. Dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę uzyskać całkiem dobry zasięg i dobrą transmisję, jeżeli chodzi o obraz. Czas lotu około pół godziny, bardzo dobry. Ma już możliwość wykonywania ujęć w 4K, w rozdzielczości 4K, w 50 czy 60 klatkach na sekundę. Ma czujniki zarówno z przodu, jak i z tyłu i ma bardzo dobrą cechę, a mianowicie omijanie przeszkód, bo możemy tutaj zastosować też m.in. bypass. Pierwowzorem był Mavic Air ze swoją cechą, która się nazywała wtedy APAS, Advanced Pilot Assistance System. Natomiast w tej chwili do dyspozycji w trybie normalnym lotu Mavic Air 2 posiada tryb bypass, jest w stanie bardzo ładnie omijać przeszkody. Jego podstawowe zalety to jest mocny zasięg, niewielka masa, bo waży tylko 570 gramów. A jeżeli chodzi o czas lotu, bardzo dobry. Ma też czujniki omijanie przeszkód i ma sensor Quad Bayer. To jest jako pierwszy dron zastosowano tutaj sensor o układzie właśnie Quad Bayer, czyli z 12-megapikselowej matrycy zrobiono matrycę 48 megapikseli, czyli posiada taką siatkę bardzo niewielkich pikseli, jeżeli chodzi o czujnik i można dzięki temu wykonywać zdjęcia 48 megapikselowe. Jako jedyny ten dron ma taki sensor. Pozostałe drony mają sensor 1/2 cala, a przez to są to drony, które mają też słabszą jakość ujęć w trybie wieczornym, czy w porze wieczornym, szczególnie wideo. Natomiast ten dron posiada też jako jedyny w naszym gronie Hyperlapse. Ma też inteligentne takie tryby jak Spotlight, czy Point of Interest, czy też ma Active Track w takiej nowszej wersji pod aplikacją DJI Fly. Ma też zoom, także tych cech jest dość sporo, jeżeli chodzi o tego drona i można powiedzieć, że on na pewno najbardziej stabilnie z tego całego towarzystwa lata. Najlepszy zasięg, ma jakość i możliwości zdecydowanie największe. Oczywiście kosztuje też najwięcej, bo jego cena wyjściowa wynosiła 5000 zł za wersję combo w maju 2020 roku. Jego słabszą cechą jest na pewno fakt, że ten sensor smartfonowy, można powiedzieć, bo to jest sensor, ta matryca była zastosowana po raz pierwszy w telefonie Huawei i ona, no niestety, ale po zmroku bardzo mocno szumi. Czy to jest ten tryb HDR, jeżeli chodzi o wideo, czy wideo normalne, już przy słabszych warunkach oświetleniowych mamy do czynienia naprawdę z całkiem sporymi szumami. To jest taka jego wada. Tak poza tym jest naprawdę niezłym dronem, godnym polecenia. Jeżeli ktoś ma trochę więcej środków w tej chwili, to zdecydowanie można go polecić jako jeden z najnowocześniejszych dronów, które mamy. Oczywiście kolory zaledwie 8-bitowe, więc to nie są takie możliwości jak w bardziej profesjonalnych egzemplarzach, ale reszta wygląda całkiem nieźle. I ostatni dron w naszym towarzystwie jest to DJI Mini 2. Właściwie jest to starszy brat Mavica Mini. Wprowadzono do niego trochę lepsze cechy. Około 20 cech ja znalazłem nawet, ale te podstawowe to jest lepszy zasięg, bo ma OcuSync, ma lepszy kontroler, ma też ujęcia już w 4K i zdjęcia w formacie RAW, czyli RAWy popularne, mocniejsze trochę silniki i mocniejsze ramiona. Jak popatrzycie na jego ramiona, one już nie wyginają się tak faktycznie jak opakowanie po serku homogenizowanym, tylko jest już trochę mocniej pod tym względem i ma też inną baterię. Akumulator jest już lipo w porównaniu do akumulatora litowo-jonowego w wersji pierwszej. Złącze USB typu C i też Quick
transfer, czyli możliwość przesyłania szybkiego, bezpośredniego po Wi-Fi plików zdjęciowych i wideo do urządzenia mobilnego. Ma też pomarańczowe śmigła w stosunku do śmigieł, które były z szarymi końcówkami, czyli te końcówki są pomarańczowe. Bardziej odporny na wiatr, nie porywa już go tak wiatr jak w wersji pierwszej. Ogólnie całkiem niezły dron, jeżeli chodzi o te podstawy dla początkujących, aczkolwiek cena jest stosunkowo wysoka w tej chwili w stosunku do tego, bo kosztuje prawie dwa razy więcej, jeżeli chodzi o drony nowe czy używane w niewielkim stopniu z drugiej ręki. Podsumowując, co można powiedzieć, każdy z nich wyróżniają inne cechy i tak jak jest w przypadku DJI, każdy nowy dron i każdy następny model wnosi coś nowego, jeżeli chodzi o sam design, najlepszy design i całkiem dobrą aplikację i zdjęcia i także fotografię Mavic Air. Jeżeli ktoś ma ograniczony budżet, to już jest model, który będzie miał w styczniu 2021 3 lata, ale nadal jest bardzo popularnym i udanym dronem na rynku. Jeżeli chodzi o Mini, wiadomo, ma spore ograniczenia, ale ta cena wynosi już teraz 1000 z hakiem, więc faktycznie można zwrócić na niego uwagę. Jest całkiem niezłym, poręcznym dronem do latania blisko. Jeżeli ktoś mieszka poza dużym miastem, można go polecić jak najbardziej, tylko żeby nie latać wysoko i daleko, bo go wiatr faktycznie może nam zabrać. Nie ma żadnych czujników, ten ma czujniki z przodu i z tyłu. Jeżeli chodzi o R2, ma czujniki z przodu i z tyłu i dobry zasięg, dobry czas lotu również. Tu mamy czas lotu około 20 minut, tutaj jakieś 25-30, około 30 minut i tutaj również 30. I w tych dwóch modelach, to jest Mini 2 i R2, mamy OcuSync. W tym przypadku mamy tylko Extended Wi-Fi. Jak widzicie, te cechy są dość ciekawe, dlatego że każdy dron ma coś mocnego, coś słabszego i ma swoje wady i zalety i niełatwo jest zdecydować, którego kupić, ale tak czy inaczej, każdy z tych dronów jest niezły, muszę powiedzieć, i ma bardzo mocne strony, dobrze latają, są stabilne. Gdybym miał wybrać jednego przy niskim budżecie, wybrałbym Aera. Jeżeli miałbym budżet większy, oczywiście Aera 2, ale gdybym dopiero zaczynał i zależałoby mi na takich nowoczesnych bardziej cechach, to faktycznie Mini 2, prawda? Więc tutaj do wyboru, do koloru, ale każdy z nich, tak jak powiedziałem, ma swoje mocne i słabe cechy. W zależności od tego, co chcemy wykonywać, czy zdjęcia, czy wideo, jakie są nasze zapatrywania, ten jest bardziej pod social media, tym już można zrobić całkiem niezłe ujęcia, płacąc stosunkowo niewiele w tej chwili. I jako jedyny dron ma też te fotograficzne cechy typu i zresztą filmowe, bo ma ustawienia profilu, tak jak mówiłem, kontrastu, ostrości i też EXP, czyli Exponential Curve, możemy jego reakcję na bodźce z drążków sobie regulować dowolnie, więc ma największą możliwość, jeżeli chodzi o integrację. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że on był pomocny dla Was. Tak jak powiedziałem, każdy z tych dronów ma swoje mocne i słabsze cechy, ale przynajmniej starałem się wymienić te najważniejsze, które są kluczowe dla eksploatacji. W zależności też od tego, gdzie mieszkacie i co chcecie z nim zrobić, tak należy wybrać. Jeżeli chodzi o trudne warunki lotu, zdecydowanie najlepszy jest ten. Jeżeli chodzi o budżet, Mini, wiadomo. Jeżeli chodzi o nowoczesność social media, można powiedzieć, że 2, prawda? Mini. A jeżeli chodzi o ogólne cechy, niezłe, flagowy model, który ma już 3 lata, więc można go kupić taniej, ale jednak nadal trzyma formę, to właśnie R1. Korzystanie maksymalne każdego z tych modeli dronów pokazuje projekty kreatywne, ustawienia, przechodzimy przez całe menu, pokazuje funkcjonalność zarówno drona, jak i kontrolera. Także zachęcam Was też bardzo serdecznie do zapoznania się z tymi opracowaniami. A w prezencie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, mam dla Was warsztat online'owy, darmowy, który nazywa się Filmowanie dronem. Jest to zapis naszego webinaru właśnie z jesieni tego roku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!